又走走进洋行，跨过鸭绿江，保护平回祖国就是保家乡，中国好儿女齐心太紧紧，打败你我年轻人。Po drugiej stronie rzeki Jalu pali się dziwnie mało świateł. Chociaż widać sporo budynków, część z nich wydaje się niezamieszkała. Czasem od brzegu odrywają się niewielkie statki. Jeszcze nie tak dawno na rzece można było spotkać handlarzy w rybackich łodziach. Sprzedawali wódkę i tytoń oraz pamiątki z kraju prawdziwego komunizmu, Korei Północnej. W przygranicznym chińskim mieście Dandong poznamy bliżej ten świat. Ruszajmy. No i po raz kolejny zaczynamy odcinek w nocy. Witamy w Dandong, czyli mieście na granicy Korei Północnej i Chin. Mieście, które ściąga mnóstwo turystów, właśnie głównie lokalnych, którzy przyjeżdżają tutaj, żeby, jakkolwiek to brzmi, zobaczyć Koreę Północną. No i mam nadzieję, że trochę więcej się o tym wszystkim dowiemy, ale najpierw lecimy gdzieś zameldować się do jakiegoś hotelu. No i nasza miejscówka na noc. Ni hao. 我已经了房间. 这是两位的护照. 这是我的护照. 你两位的哈. 两位, 是的. 谁的名字定的? Kto rezerwował, ty czy ja? 你那还是他的. 他的. 我的老婆. 这是俄罗斯签证. 这是中国签证. 你们的rezerwacji mam, 麻烦给我100押金. 押金100? 对. 押金我可以, 在现金? 可以. 支付可以? To może od razu pokażemy, jak wygląda. To jest nowe, jeszcze taki ciepły, w ogóle nieużywany. Wszędzie płacimy aplikacjami. Te dwa, a. Do tego, gdy wyjdzie, na to, daj mi ten. Okej, okej. A potem zrób 3 dni, tak? A handzałcan? A, nie handzałcan. A potem ten, 1 godzina potem, daj mi. Okej, okej. Okej, tak? A, 7 lub 7 lub 7. Proszę na to. Kurde, to jest winda? Aż to jest winda, przeszkoda. Wow. No dobra, to zaczynamy naszą przygodę z granicą od tego hotelu. No kurde. Rybatka jakaś? Patrz, to może to podgrzewać normalnie, no tym. Fajna miejscówka, zobacz jaki ładny jest widok z okna. No i dobra, ogarnęliśmy się, jesteśmy w hotelu i tak, nie powiedzieliśmy jeszcze, co kupiliśmy ciekawego, idąc tutaj. Tak, idąc tutaj zahaczyliśmy o sklep i kupiliśmy tak, kawkę. Kawka jest z Korei Południowej. Kupiliśmy też ciastka i jakieś takie cukierki, w sumie nie wiem, to nie są co to cukierki, jest, ale... ona powiedziała, że to są dosłownie... Serowe ciasteczka twojej starej. Jakoś tak to się nazywa i to jest z Korei Północnej niby, bo w sklepach tu są produkty z południowej i z północnej Korei. Te są z Korei Północnej, kawka jest tylko z południowej i do tego jeszcze kupiliśmy mydła, żeby wypróbować. To było z Korei Południowej, a to zielone z Korei Północnej. A powąchaj, które pachnie lepiej. Mi chyba się bardziej jednak to podoba, białe. Z południowej Korei. Z południowej, no. I warto też wspomnieć, że po chińsku są, nie ma czegoś takiego jak Korea Północna i Południowa. Jest Chaosien na Koreę Północną i Hanguo na Koreę Południową, więc dwa różne słowa. Tak, ale pijemy chodźmy, tu kawkę? Nie, chodźmy tam, bo mamy taki fajny spocik z widokiem na miasto. Nie było nas tu przez chwilę i ktoś zostawił tutaj jakiś karton, a herbata dalej stoi. Niesamowita miejsce. Nie wiem, czy ktoś w ogóle na tym piętrze śpi poza nami. Swoją drogą, chodząc też tu po sklepach, kupiliśmy bardzo ciekawe magnesy i walutę też, bo tu można kupić różnego rodzaju waluty, na przykład starą walutę, która kiedyś była w Korei Północnej. Mamy sporo takich fajnych rzeczy, będziemy też kupować inne pamiątki w ciekawych regionach Chin i myślę, że to wszystko rozlosujemy między patronów jakoś może z tydzień po publikacji tego odcinka i dziękujemy bardzo za wsparcie na Patronite, które pomaga nam realizować tą serię. Ciężko to wyjąć, to jest tak jak taka guma do rzucia przyklejona na papierku. Kawa z Korei Południowej smakuje jak zwykła kawa 3 w 1, nie ma w niej nic nadzwyczajnego. Tu są takie gluty, takie buby klejące się. Wydaje mi się, że jedliśmy takie coś w Kanadzie. Smakuje to strasznie gumiaśto. To co jesz, to wygląda w ogóle jak taka zabawka dla dzieci, co jak tak zgniatasz, to powraca do tego samego kształtu. Tak, a te sticky z kolei serowe. Ja dziwne. Wiem jak to smakuje. To smakuje jak taka bananowa galaretka. Jak guma. Jakby są były takie na święta galaretki oblewane czekoladą, takie najtańsze cukierki. Ciekawe, ale myślę, że więcej bym tego nie kupił. Ja też nie. Czego żałuję, bo zawsze jak się kupuje, to trzeba kupić taką wielką paczkę. Taką. No dobra, spróbowaliśmy i myślę, że to nam wystarczy na kolację i widzimy się jutro rano. Dobranoc. Sezon na jetlag
uważam za oficjalnie zakończony. Przespaliśmy pierwszą normalną noc. Tak, w całości. Od, nie wiem, od 12 się położyliśmy i spaliśmy do rana. A ja się czułem, jakbym się zawijał w taki kokon, bo jak tu weszliśmy, było tak strasznie zimno, że musieliśmy ubrać odzież termiczną na siebie. Ty też ubrałaś, nie? Tak. Zawinęliśmy się w to i czułem się, jakbym się te kranu wykluł, w sensie, że ręce w ogóle tak nie mogłem rozprostować i nie wiem, ile spaliśmy godzin. I możemy wyjść normalnie na miasto w dzień. I to miasto samo w sobie ma 700 tysięcy mieszkańców. Tak, ale z daleka, jak widać te wieżowce, to wydaje się takie ogromne, ale jak się podchodzi bliżej, to ja czuję taką trochę Kirgizję, że widzisz, że te budynki są trochę takie, trochę rozpadające się w środku, wykończone tak w takim stylu euroremontu lat 2000, jakbym powiedział. Tak, że na pierwszy rzut oka wygląda super nowocześnie, a potem jak się przyjrzysz, to tu odpada tapeta, tu odpada płytka, tu coś niedoklejone. Tak, tak. A dzisiaj zatrzymaliśmy się w hotelu biznesowym, za który płacimy 70 zł za nockę. I mamy dwie ulice, żeby przejść się do rzeki, za którą jest Korea Północna, której wczoraj niestety nie było widać, ponieważ było ciemno, a tam zbyt wiele świateł się nie paliło. No i lecimy na miasto. No i witamy w słońce w Dangdong, jesteśmy na ulicy. Co ciekawe, tuż pod samym naszym hotelem jest kilka biur, gdzie takie panie siedzą i sprzedają przypadkowym przechodniom wycieczki na granicę z Koreą Północną i w większości to jest taki cały tour. Bardzo chcielibyśmy tego spróbować i poczuć się jak tacy chińscy turyści. I kto wie, może zaraz zagadamy i uda się to ogarnąć, bo wczoraj nie mieliśmy do tego głowy. Nie umieją Chaoxian, Pinyin, Lusin? Jo, jo. Wo bu neng chu Chaoxian, wo xiang chu... Zhi Pinyin you, nei he you, zhuan quan, kan lian an Chaoxian. Zhe shi Zhi Pinyin, bu shi chan... Bu shang cao, mei kai tong. Xianzai you 5 fenzhong, xian ma hang fa che. Ok. Zhege Lusin yao duo jiu? Qi hui 4 bai xiao shi. Ok. I hu shang, cheng cheng, you meiyo? De you. You shen men bu tong? 这含歌舞表演唱歌的豪华升级慢慢走七百米 OK, 七百米往右一拐就看到断桥了 Czyli tak, ogarnęliśmy sobie wycieczkę. A teraz, póki co, mamy jeszcze trochę czasu, więc przejdziemy się po mieście za dnia. Bardzo ciekawe ulice. Mnóstwo samochodów jest zaparkowanych na chodniku. W żadnym kraju nie widziałem chyba tego aż w takim stopniu, że czasami jest bardzo trudno przejść, a wieczorem to już jest w ogóle masakra. 为什么这个红这是结婚？就是新车，然后图个吉利。 Co kraj to obyczaj. W Iranie mają folię na samochodach, żeby nie ściągają ją, żeby podkreślić, że auto jest nowe. Tutaj czerwone wstążki. Pierwsze doświadczenie w Dangdong. Myślałam, że to jest dosyć turystyczne miasto, a okazuje się, że jednak może nie do końca, bo przed chwilą przyszedł do nas jakiś pan, który ściskał nam bardzo długo ręce i mówił hello, hello, hello i był taki podniecony, że widzi obcokrajowców. Mani, czym się wydaje, że to jest riksza? Nie spodziewałem się tego, ale złapaliśmy na ulicy dużego miasta taką jakby... Riksza. Riksza? Nie wiem. Gdzie się ciśnik czy? To jest lenlejce. Len... To jest sejrolce. 就是旅游观光车你想看朝鲜吗是的你们就可以领他啊到那个哪到那海事局那边买一张船票就是他带你到朝鲜那边看一看然后要坐船给你拿回来挺好那个游船他全喊的全喊那个长城河口博物馆要坐船游朝鲜现在还赶趟来得及买一张船票就到湖南长城啊长城河口 要朝鲜那些景点全游完就来回得上小时就回来了挺好玩这个挺好玩这个 Docierając do centrum miasta widzimy rzekę Yalu. Po drugiej stronie jest już Korea Północna. Na moment nagrywania tego filmu kraj całkowicie zamknięty, wciąż ze względów covidowych. Między innymi dlatego popularne stały się wycieczki wzdłuż granicy, po stronie chińskiej. Jak się okazuje, możemy dołączyć do jednej z nich szybciej niż myśleliśmy. Decydujemy się na to głównie po to, żeby zobaczyć, jak Chińczycy odnoszą się do Korei Północnej. Poznajcie naszą grupę oraz panią przewodnik, z którą spędzimy pół dnia, a dopiero na wieczór odwiedzimy słynny most przyjaźni między Chinami a Koreą Północną. To jest inny kraj.
看看呢，这边有小船，这就是朝鲜的船。所以你怎么去区分这个船是中国的呢，还是朝鲜的呢？非常简单，就看它的颜色。咱中国的船，白色的、红色的、黄色的，旅游观光用船。朝鲜的船长什么样？黑马溜秋的，蓝哇哇的，绿了吧唧的，工业生产用船。朝鲜没有旅游观光用船。就朝鲜那么国家呢，不像咱中国，你看咱现在出来玩，拿个手机，拿个照相机，看见什么拍一拍。朝鲜的手机和照相机相对来说都不是那么普遍，他们为了留住美好的事物干嘛呢？用画笔画，或者是用刺绣绣。单单的这个花生米工厂能成为门面，哎，myślę, że dlaczego to jest wiewiórka? To jest wiewiórka, tak? 就相当于那个高速。Na dalszą część wycieczki udajemy się do autobusu, aby wspólnie ruszyć drogą prowadzącą wzdłuż granicy. Trasę umilą nam opowieści pani przewodnik.包括呢，像房子啊，也是国家所给提供的。在朝鲜呢，房子呢是根据你家里人口数量的多少，但是房子呢不能往外租，不能往外卖。再一个就是医疗是免费的，朝鲜有个大病小灾，不用你花钱去看病，都是国家所提供的。不管是小病还是大病，都是国家去给。所以朝鲜现在呢，就是幸福指数比较高，老百姓生活呢没有什么压力，那房子呀、教育啊什么的都是免费的。朝鲜的思想比较落后，最明显的一个特点呢，其实就是啥？朝鲜女人在家洗衣做饭、带孩子、下地大活都是女人干的活。那对面你看，这些房子，他们都有一个统一的特点，其实是啥？是没有玻璃，没有玻璃。也不住，而且这个房子每隔三五个月房盖还能换个颜色，干嘛呢？我们还维修呢啊，就不住人。这朝鲜是一个什么样的国家呀？其实朝鲜是一个非常愿意给咱中国人来看，非常愿意给咱中国人来对来。W autobusie spędzamy kilka godzin, podczas których przewodnik na przemian chwali, jak i krytykuje Koreę Północną. Kierujemy się na zalew znajdujący się kilkadziesiąt kilometrów za miastem. Ma tam nas czekać rejs łodzią wzdłuż granicy. Na końcowym etapie podróży pani przewodnik mówi sporo o wojnie koreańskiej. To konflikt, który według oficjalnej narracji zjednoczył Chiny i Koreę Północną na wieki. Półwysep Koreański był w całości okupowany przez Japonię aż do końca II wojny światowej. Później kraj został podzielony na strefy wpływów, sowiecką i amerykańską. Niestety szybko wybuchła kolejna wojna. Koreańczycy z północy zaatakowali południe, rozpoczynając tym samym trzyletni konflikt. Chiny wzięły w nim udział, rzucając do walki setki tysięcy żołnierzy. Przyszło im walczyć przeciwko Koreańczykom z południa, a także siłom ONZ, głównie Amerykanom. Konflikt jest dziś przedstawiany jako wielkie wydarzenie, kiedy kraje komunistyczne zmierzyły się z Zachodem. To także moment w historii, kiedy byliśmy najbliżej III wojny światowej, ponieważ w amerykańskiej armii rozważane było użycie broni jądrowej. I to nie przeciwko Korei Północnej, a Chinom. Ona
Mani, co teraz się dzieje? Idziemy płynąć, idziemy na rejs po rzece. No, widzisz, że ale musimy się chodzi? Pilnować, bo jest tyle ludzi i tyle różnych kolorów tych wstążek i plakietek. I grup, musimy nie? Trzymać się naszej grupy. Żeby nie pomylić łodzi też. Udało nam się dostać na górną burtę, tak jak wszyscy się tu tłoczą. I chodzą kobiety, które weszły specjalnie na ten rejs, żeby sprzedawać lornetki z takim dalekim zasięgiem, żeby sobie oglądać domy północno-koreańskie. Na rzece Yalu nasz statek wpływa na wody terytorialne Korei Północnej. Wszystko odbywa się na zasadzie niepisanych układów między oboma krajami. Jeszcze nie tak dawno dochodziło do większych aktów swobodnego zachowania, kiedy rybacy koreańscy przepływali na drugi brzeg, oferując kontrabandę. Chińczycy natomiast urządzali zawody w pływaniu na drugą stronę. Wszystko zmieniła pandemia oraz akcja antykorupcyjna. Dzisiaj możemy tylko obserwować, co dzieje się w koreańskich wioskach. Mimo tego jesteśmy zdziwieni stosunkowo niewielką ilością płotów i zasieków po drugiej stronie. Wydaje się, że potencjalnie zainteresowany Koreańczyk mógłby łatwo przepłynąć na stronę chińską. Jednak pamiętajmy, że ludzie mieszkający w obszarze przygranicznym zostali wyselekcjonowani tak, aby zminimalizować ryzyko ucieczki. Korea Północna jest krajem gospodarczo uzależnionym od Chin. Przewóz towarów między krajami można zobaczyć m.in. na moście w Dandong. Jednak tutaj na rzece jest też miejsce na coś więcej. Drobne interakcje, które wydają się być dla Chińczyków bardzo ważne. Niektórzy z pograniczników machają do łodzi, wykonując różnego rodzaju gesty przyjaźni. Okrzyków i tak nikt nie zrozumie. Chiński i koreański to zupełnie inne języki. Kiedyś alternatywą dla takiego rejsu była wycieczka do Korei Północnej. Wyjazd organizowany i na każdym kroku nadzorowany przez lokalne władze. Z tego co wiem, to jest pływający most, na którym jesteśmy, nie wiem. Tak, czekamy na otwarcie tych drzwi, które są za mną i prawdopodobnie kolejnym punktem będzie pokaz śpiewu, tańca i jakieś grania na jakichś różnych instrumentach. To jest most pontonowy. Pokaz nie udaje się. Pada generator, przez co brakuje prądu. Chwilę później wracamy do miasta i teraz możemy Wam pokazać słynny most przyjaźni między Koreą Północną i Chinami. To właśnie tutaj można kupić najwięcej nietypowych pamiątek. I proszę bardzo, przed nami most przyjaźni północno-koreańskiej i chińskiej. Korea Północna po tamtej stronie i promenada, gdzie chodzi bardzo dużo ludzi. I jakie wrażenia? Tak trochę pusto wygląda, niby na pierwszy rzut oka jakieś bloki. Tam jest ten taki jeszcze diabelski młyn, który widziałam praktycznie w każdym vlogu stąd. Najbardziej mnie chyba to ciekawi, że to miejsce jest swojego rodzaju atrakcją turystyczną, co trochę dowodzi, że w zasadzie ze wszystkiego można zrobić atrakcję turystyczną. To się bardzo potwierdza, bo jak wyszliśmy na ten główny deptak, to jest mnóstwo turystów. Bardzo ciężko tędy przejść i widać, że Chińczycy bardzo chętnie korzystają z tych atrakcji, które są tutaj oferowane. A czy się... Koniecie. Koniecie. A czy się cien? Jakie najdziwniejsze pamiątki uważasz, można tu kupić? To albo to. Z czego to jest zrobione? To jest pistolet? Sprężyny. To jest alkohol? Nie no, chyba niemożliwe. To są granaty, jakaś tutaj menażka, tu też granat. Ale czy w środku jest alkohol, czy nie? 50%. I to chyba jest alkohol, patrz. Rybucie, limien i oudział? Jo, ha, hry, jo. Okej, ha. Idzie, uży tu. Dziudzi na tu, uży. To jest bardzo ciężko. Liang jest zrobione, nie? To jest Liang. I to jest lai Chaoxian? Nie, Harbin. A, Harbin. To jest Junggong Chie, Junggong Yang Jiu Chang. To jest bardzo dobre. 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 Dobry sprzedawca. Nie ha. Nie wiesz, to jest bardzo dobre. To jest bardzo dobre. To jest 10块钱. I czy jeszcze Chuantong de Chaoxian, de Yifu? Nie wiem, pani tu mi dała, żebym sobie obejrzała, które najlepiej wyglądają. Dostałam taką broszurkę. A, czy to szybko się ubiera w sumie? Chyba tak. Jest dwa i jesteś w tym ubrany. Wow! I tak to wygląda. Profesjonalna sesja fotograficzna. To pan fotograf wie, jak to robić, bo robi to codziennie. Okej. Okay. Okej, okay,
Pokaż, co dostałaś tutaj. To naprawdę ładnie wygląda, patrz. Czyli zrobili foty normalnie i wydrukowali to od razu później. Tylko te Adidasy wystające, nie? I najciekawsze, czyli sposób płacenia. Skanujemy kod do WeChatu. Jak szybko to w ogóle zdejmują, patrz, takie profesjonalne, nie? No, bardzo szybko, metamorfoza. Już jestem w swoim. Cześć, Zazie. I przed nami ostatnia rzecz do zobaczenia w tej okolicy, a mianowicie tak zwany zepsuty most. Tak, most, który został zniszczony podczas wojny koreańskiej przez Stany Zjednoczone i on jest zniszczony, można wejść tylko do połowy, a obok działa taki, który normalnie funkcjonuje i można przejechać do Korei Północnej, jeśli ktoś oczywiście może to zrobić. Tak, i oni to zostawili jako pamiątkę po wojnie, no i to jest taki historyczny zabytek w sumie, więc zobaczymy, jak wygląda dalej. Pierwsze co na moście, to pani zapytała nieśmiało, czy może zdjęcie z Olą. Dziewczynka trochę chciała, ale trochę się wstydziła. Ja też doczekałem jednej foteczki z młodym. Nie mogliśmy chyba sobie wymarzyć lepszej godziny, żeby wejść na ten most, to znaczy wspaniałe golden hour. Jak ci się podoba muzyka w ogóle na moście? Wszędzie są głośniki. Widok stąd jest niesamowity. Z tej strony Dangdong, a z tamtej strony Korea Północna. A takie w ogóle pierwsze wrażenie, nie? Rzucić okiem tam i tu. Tu wszystko jest wieżowce rozbudowane, mnóstwo ludzi, światła i tak dalej. A tam kilka bloków, które się buduje i nic. O, a tu chciałem nagrać, bo to jest dosyć ciekawe. W Chinach widzieliśmy w ogóle w Pekinie, że produkowali lody specjalnie na jakieś wydarzenie z nadrukiem na lodzie, że tam koncert jakiś tam i jakiś. A tutaj są lody odnośnie właśnie wojny koreańskiej. Więc możliwe, że to jest w Chinach taka moda. No i doszliśmy do końca mostu, a znaczy prawie do końca mostu, bo tam jest ta część urwana po zniszczeniach wojennych, którą zostawili tak, jak to wyglądało po zbombardowaniu i niestety nie da się tam przejść. Bliżej już nie będziemy. I możemy zoomować. Właśnie teraz w sumie wyciągnąłem aparat i zoomowałem na brzeg Korei Północnej. Zauważyłem ludzi, jakieś 5 osób krążących tam, chyba jakiś sport trenowali albo byli jakimiś pracownikami, ciężko mi stwierdzić. I widzieliśmy też kaczki. I to by było na tyle z tego mostu. Już powoli wracamy. Wydaje mi się, że w Chinach to świętowanie takich wydarzeń związanych z historią czy z wojną ma trochę bardziej przyjazny charakter niż na przykład w Rosji, gdzie jest to doprowadzone do skrajnej przesady i wręcz ma trochę taki nieprzyjazny charakter w stosunku do obcokrajowców. No a tutaj to wygląda mimo wszystko inaczej. Ja bym powiedziała, że Rosja trochę patrzy tak w przeszłość, a Chiny w przyszłość. Tak upraszczając bardzo. Wieczorem czeka nas jeszcze jedno spotkanie z Koreą Północną. To restauracja koreańska. Miejsce, które dla wielu jest swoistym przedsmakiem tego kraju. Wewnątrz obiektu surowo zakazane jest nagrywanie. Do posiłków na różnych instrumentach przygrywają młode dziewczyny. To osoby przebywające w Chinach na kilkuletnich kontraktach, ściśle kontrolowane i najczęściej mieszkające, jak i pracujące w tym samym budynku. Na temat podobnych obiektów powstało wiele śledztw dziennikarskich, oskarżających władze KRLD o wykorzystywanie restauracji do zdobywania twardej waluty dla kraju. Między innymi dlatego ONZ nałożyło sankcje zakazujące pracy za granicą obywatelom Korei Północnej. O tym ciekawym zjawisku porozmawiamy chwilę z Emilem, znanym z kanału Pozdro z KRLD. Czyli teraz do Korei Północnej nikt nie może wjechać, tak? Jeszcze przez COVID, tak? Nie. Jeszcze jest Korea Północna zamknięta. Turystów nie wpuszczają. Wpuszczają jedynie Koreańczyków, którzy wracają z zagranicy, bo 3-4 lata siedzieli za granicą, nie mogli wrócić do domu. To są właśnie te panie, co pracują w restauracji koreańskiej. To są ci robotnicy, którzy tam gdzieś tam w Rosji robią w kopalniach, tam wycinają drewno na Syberii. Oni dopiero teraz mogą wrócić do swojego kraju, do Pjongjangu. Dopiero teraz ich wpuszczają. Jak ich wpuszczą wszystkich i będą już mieli wolne miejsca w samolotach i pociągach, to zaczną wpuszczać dopiero turystów. Czy dyplomaci rosyjscy i chińscy jeżdżą właśnie, tak? Dopiero później zaczną wpuszczać turystów. Mam do ciebie takie jedno pytanie, które mnie w sumie interesuje, a mianowicie dlaczego wszyscy tak się fascynują Koreą Północną i mam tu też na myśli Chińczyków, których są tu po prostu tłumy na samej granicy. Okej. To jest bardzo ciekawe pytanie, ale odpowiedź brzmi właśnie zupełnie inaczej. W zależności od nacji, ponieważ dla nas, dla Europejczyków, ludzi z Zachodu, Korea Północna jest tak fascynująca, bo nic o niej nie wiemy. Jest tak dużo mitów, legend, różnych dziwnych historii krążących się wokół Korei Północnej. Ten kraj jest tak tajemniczy, bo jest zamknięty, izolowany od
świata zewnętrznego, nie ma internetu tam, praktycznie połączenia telefonicznego nie ma. Mało o tym kraju wiemy, o tych ludziach i o tym, jak oni żyją. Natomiast dla Chińczyków sytuacja jest trochę inna, ponieważ dla nich to jest trochę taki, słuchajcie, komunistyczny Disneyland, bo oni mieli to u siebie w czasach rewolucji kulturalnej w latach 60. I dla nich to jest trochę taki powrót do tej przeszłości, tej głębokiej komuny. I oni tam jeżdżą, żeby porównać, jak ich kraj, jak Chiny się rozwinęły przez te ostatnie dekady. U nich teraz jest super w Chinach, a kiedyś było beznadziejnie, jak i zrobili duży skok naprzód dosłownie. I oni jeżdżą tam jako po prostu do Disneylandu. I powiem ci, że się trochę Chińczy zachowują jak w Disneylandzie w Korei Północnej. Bo oni traktują właśnie często tych Koreańczyków, jakby oni byli gorsi od nich. Oni ich nie traktują jako przyjaciół, że to jest ten naród koreański, z którym jesteśmy w takich bliskich relacjach, Chiny, Korea, przyjaciele, bo walczyliśmy razem z imperializmem amerykańskim w wojnie koreańskiej. Nie, oni ich traktują teraz jak takie właśnie, takiego dzieciaczka, który tam czasami, prawda, robi jakieś kłopoty, prawda, trochę tam marudzi, troszkę tam pokrzykuje z tymi broń nuklearną czy coś takiego. A jakbyś mógł mi też powiedzieć, na czym polega twoim zdaniem ten fenomen tych północno-koreańskich knajp? Bo ich jest sporo w Chinach, ale słyszeliśmy, że ogółem chyba setka też jest w ogóle na świecie. Ty miałeś styczność z tymi knajpami poza Koreą Północną? Tak, byłem w Chinach kilka razy w takich knajpach. Ich już o wiele mniej, bo te biznesy podupadły w trakcie korony i też z powodu sankcji gospodarczych. Słuchaj, była północno-koreańska knajpa w Amsterdamie. Słyszałem o niej, no, słyszałem. Jeszcze 10 lat temu. Była. Ale oni ją zamknęli z powodu tych sankcji nałożonych na Koreę Północną i stopniowo biznesy w Europie, w innych krajach podupadły. I tylko w krajach typu Chin, tam gdzie jeszcze jest, w Laosie chyba, w Kambodży, w takich krajach, gdzie nie do końca te sankcje funkcjonują. Reakcje Chińczyków na Koreę Północną mogą wywoływać zdziwienie. Jednak warto pamiętać, że w Chinach zaledwie 15% obywateli posiada paszporty. Poza tym, mimo że kraj graniczy aż 14 państwami, to większość tych granic znajduje się w odległych, mało zamieszkałych prowincjach. Do tego dochodzi oczywiście wspomniane przez Emila uczucie nostalgii za minionymi czasami. Miesza się tu również ze strachem przed tym nietypowym, nieobliczalnym sąsiadem. Widząc to wszystko, my również poczuliśmy się zainspirowani i napisaliśmy wiersz na temat pobytu w Dandong. Został on naniesiony na zrobione przez nas pocztówki, które wysyłamy dla patronów. Jeśli chcecie załapać się na jedną z nich, zapraszamy do linku w opisie filmu. W przyszły weekend planujemy także transmisję live dla patronów, gdzie opowiemy o naszych wrażeniach z Chin. Dziękujemy za wasze wsparcie.